Dobra. Tak. Także wiem, że tam są. Czyżbym teraz dostał? I chory. No to gdzie jest ta moja siła? Jami. Dobra, znowu safe, się podleczyłem. Widzę, że są tam bandyci, tylko nie wiem, czy ja im podołam. Doigrałeś się. Jeden zabiegną. Stój, śmieciu! A 6,50 normalnie. Dziękuję wam, rodzino. Kurzio. Okej. Nic tu nie ma. Fajnie. Nie ma czego plądrować. Jezu, w dupie czyjeś rajtki. Dobra. Ja robię cięć. Dobra, mniej więcej jest już spokój. W ogóle jak tak? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Czy wy nie macie? Mordy wrzoda. Nie. Raczej nie. Dobra, czyli został to na pewno jeszcze jeden. Długo być. Czyli możliwe, że to jest ta jaskinia właśnie z tym śledziem. O, był tu jeden. Doigrałeś się. Oho. Ale trzeba przyznać, że ładnie mnie hitnął. Owczą szkórę. Nie. Proszę, niech to będzie ta ryba. Jest ta ryba. Nie pamiętam, jak jeszcze nubiłem w tą grę. Jako dziecko z podstawówki, to zdobyłem tą rybę, nie wiedziałem, co z tym zrobić. I wtedy... Jest ta ryba. Dobra, jest. Nie. Nie, naprawdę. Naprawdę. Nie mam słów. Nie wiem, pomóc się czym leczyć też. Ale mam za 20 mięs. Dobrze, no przynajmniej mam coś na kogoś. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, patrząc na mapę. Teraz... zabawne. Po nagraniu poprzedniego odcinka, teraz niedługo po tym, jak właśnie go nagrałem, uznałem, że jak jakieś wideo będzie dłuższe niż tamten 40 minut, to będę dawał maraton.
O. O. Zapomniałem o tym schowku. No proszę. Mikstura, pierścień, mikstura. Krótkie, coś tam. Ładnie, ładnie. Także witamy z powrotem w Korinis i w ogóle. Skoro tak. Atakują mnie potwory. Ale w tej chwili nie widzę tu żadnych potworów. Na pewno wszystko zmyśliłeś. Skoro. Gonią mnie bandyci. Doprawdy? A gdzie się podzieli? Gdyby naprawdę cię gonili, chyba byłoby ich widać, nie? Będziesz świetnym ekspem. Stój! O co chodzi? Już ty wiesz o co. Nawet aż za dobrze. W tym mieście nie ma miejsca dla awanturników. A dlaczego mielibyśmy cię wpuścić? What the fuck? Pewnie za tych farmerów. Masz tu 100 sztuk złota i wpuść mnie. 100 sztuk złota, powiadasz. W porządku, możesz wejść. I od razu idź do André. Mówię poważnie, inaczej następnym razem naliczę ci kolejne 100. Co się stało? Chyba nie będę więcej nabijał expo na tych farmerach. Teraz Steel to było chyba 200 i tamtej dwóch to było 300, albo 200 i 300. Ciekawe, ile hajsu sobie policzy. Bijatyka z motłochem w porcie to jedno, ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy króla, to musisz stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Jeśli cię za to nie ukarze, wkrótce wszyscy będą robili, co im tylko przyjdzie do głowy. A więc musisz zapłacić odpowiednią grzywnę. I sprawa pójdzie w zapomnienie. Ile? 50 sztuk złota. Na jakiego obywatela napadłem? Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze. Dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawi to twoją reputację. The fuck? Really? The fuck? Stoję tak, oczy wytrzeszczone. Kiedy? Kogokolwiek? Cokolwiek? Co tu robisz? Próbuję pokazać chłopakom, jak właściwie trzymać kuszę i pomagam im nabrać trochę zręczności. Czy mógłbyś mnie trenować? Nie. Trenuję tylko osoby będące na służbie u króla. Nikogo więcej. Zawsze jednak przyda się nam ktoś taki jak ty. Jeśli więc chcesz zaciągnąć się do straży, porozmawiaj z lordem André. André. Kurde, gdy nie uczyłem nikt, jedną podać z André, miałbym questa na ubicie tego. Ale z tymi 100 sztuk złota to naprawdę się lekko zdziwiłem. Hej, podejdź bliżej. Zrób sobie nic tak. Hej, nic. Hej, nic. Hej, nic. Hej, nic. Hej, pala. Hej, nic. Nic. Hej, nic. Paladyn. Hej, paladyni. Czułem, żeby zagrać jeszcze raz. Dobra, 18 punktów nauki.
No, można przyładować na przykład 10 tam w manny, czy 15. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię. Co do tak? Zaginęło również paru farmerów. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Elwrich, czeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci, choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Uwolniłem Elwricha z łap bandytów. Bandyci porwali dziewczynę imieniem Lucia. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. Chcę zwiększyć... No jak na wszelki wypadek. Czy masz dla mnie coś ciekawego? Hej! Nic mi nie możesz sprzedać. Hachor. Hej, ty! Dziękuję. Jeśli jakieś mi zostały. Nowy wpis w dzienniku. Żeby kupić. Elwrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kusa spódniczka. Przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem czeladnika. Warfoot. Czy coś się w końcu zmieni? Chyba pierwszy wykupiony leczniczy ten. Bezi. Mleko. Jabłko. Mam swoje zdanie na ten temat. O, i teraz skóry pójdą. Naprawdę w to wierzysz? Mam hajsu 2, 8 czy 5. Gdzie się szwendałeś tyle czasu? Potrzebuję więcej skór. Przyniosłeś jakieś? Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra? Nieźle. Skóra warga? Te bestie są niebezpieczne. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Pokaż mi. Można je odkupywać, trzeba będzie jeszcze raz. Mam swoje zdanie na ten temat. 25? 30? Co? Ja 20, ale go nie mam 30. A ten znowu to samo. A ten znowu to samo. A? Pokaż mi. To było oczywiste. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Mam swoje zdanie. A co tam?
Chciałem wyszedłem koło 400 na plus. Warto było. Przecież wiedział. Wyszedłem koło 400 na plus. Pablo Picasso. Co wiesz o bandytach, którzy obrabowali kupca Hakona? A, o tej sprawie mówisz. Nawet mi jej nie przypominaj. Podobno ta grupa jest odpowiedzialna za wiele ataków na kupców. Ostatnio te szczury powpełzały do swoich nor i boją się wyściubić nosa. Kiedyś wytropiliśmy ich, ale ślad urwał się nagle w lasach za miastem. W tamtych okolicach grasuje wiele potworów. To zbyt niebezpieczne miejsce. Jest jeszcze coś. Niektóre ze skradzionych towarów pojawiły się w Korinis. Oznaczałoby to, że bandyci przemycają towary do miasta i tam je sprzedają. No cóż, podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników. Jak dotąd, nie udało się go jednak złapać. Jeśli dowiesz się czegoś na ten temat, pamiętaj. Lord André wyznaczył nagrodę za odnalezienie tego zdrajcy. Na razie mam ten zły, zapomniałem. Zapomniałem pamięć. Ja bym tego nie zrobił. Trudno być tego pewny. Po prostu trzeba odczekać. To przecież oczywiste. Teraz. Nie mów, że to nieprawda. Do ciebie, Panocku. Jest sprawa. Nieprzyjemna sprawa. Wydaje mi się, że ten kawałek papieru należy do ciebie. Nie można na to liczyć. Co? Pokaż go. Sam by na to nie wpadł. No dobrze, zachowajmy spokój. Słuchaj, sprzedałem towary, które dostałem od bandytów. Ale przecież nie trzeba iść z tym od razu do Straży Miejskiej, prawda? Z pewnością uda się nam dojść do porozumienia, co? Czekam na twoją ofertę. Dobrze, powiem ci coś. Mogę ci sprzedać coś więcej niż tylko ryby. Jeśli oddasz mi ten papier i zapomnisz o całej sprawie, możemy zostać najlepszymi partnerami handlowymi. Powinien być mądrzejszy. Doprawdy. A jakie jeszcze towary rozprowadzasz? Mógłbym ci na przykład zaoferować specjalną rybę. Nie taką zwykłą rybę do jedzenia. To było oczywiste od dawna. Masz na myśli taką rybę z niespodzianką jak ta, która zawierała sekretną wiadomość? Dokładnie. Mam kilka takich ryb. Z tobą zgadzam. Dużo by mnie. Dobrze, umowa stoi. A zatem cała sprawa pozostanie tylko między nami. Dziękuję ci. Zajrzyj do mnie, jeśli kiedyś będziesz w sąsiedztwie. Na pewno znajdzie się dla ciebie coś ciekawego. Pokaż mi swoje ryby. Nie mówię przecież niczego nowego. Tego jest więcej, wierz mi. Nieprzyjemna sprawa. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. To naprawdę nie mój problem. To się nigdy nie zmieni. Naprawdę w to wierzysz? Powinien być mądrzejszy. Słyszałem coś innego. A, żyj sobie. To żadna tajemnica. Niech ci będzie, Petrusie. Czemu nikt mnie nie słucha? 50 tych złota, wytrychy, słyszę o tym bryłka rudy. I coś, o czym zapomniałeś. Trudno. Nie no, bryłki rudy jeszcze nie wiadomo, mogą się przydać. Więc lepiej je zachowam. Ruda to wargatki.
No i rybki sprzedaje. Nie groźnie. Czego z tego się okaże, że z bandytami handluje. O, jak fajnie. No i to jest kawał mięsa, a nie ten filet. Prawdziwie jeszcze 6, no dobra, co tak było 20, słusznie, no. 5, 4, 3, 2, i ostatni. Czym? Z czym? Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? Niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, wożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił, pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Mam tu taką mapę. Może być? Może. Zaznaczę ci, gdzie znaleźć tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Proszę, oto twoja mapa. Liścinka. Jak mi smyrnął. Myślałam się, że dadzie na przykład takie czerwone albo czarne kółko, jak kreska tutaj, albo coś w tym stylu. On mi masnął na całego tego. Zepsuł mi mapę. No ale ważne, że teraz wreszcie możemy wyjść do obozu bandytów. Także nie wiem, a może jeszcze spróbuję się pobić z tamtym gościem? Kurde, kolejny za długi odcinek będzie. Nie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.